pozostaje. Zapraszamy wszystkie pozostałe klasy. Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotów i plus skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Dzisiejszy wieczór jest dla nas wyjątkowy. To nasz pierwszy dorosły bal. Jest kolejnym krokiem do osiągnięcia dojrzałości. Pragniemy, aby były to niezapomniane chwile. Liczba 100 kojarzy nam się ze słynnym toastem. Każdy pragnąłby zdobyć 100% na maturze, czy odpowiedzieć na pytanie za 100 punktów. Dziś mamy na myśli ostatnie 100 dni spędzone razem w murach naszej szkoły. Wierzymy, że nie będzie to 100 dni, po którym nastąpi Waterloo, a w domyśle klęska na maturze. Bo uroczyście zaświadczam, powtórki z Napoleona być nie może i nie będzie. Wspominając czas spędzony w szkole, wiemy, że bywało różnie. Zbyt wczesne poniedziałki, nieprzespane noce i 9-godzinne piątki. Szkołę jednak będziemy wspominać zawsze z sentymentem. Niech ten bal pomoże nam zapomnieć o tym, że za 100 dni będziemy się zmagać z maturą. Niech pozostawi w naszych sercach zatarte wspomnienia wspólnie spędzonego czasu, wspólnych radości i szampańskiej zabawy. Mamy nadzieję, że wszyscy goście, którzy dziś zaszczycili nas swoją obecnością, przeżyją z nami wyjątkową chwilę. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Łowiczu, panią Dorotę Urbańską. Jestem przekonana, że klęski nie będzie. I tak jak pięknie zakończyliście, co roku zaskakujecie nas coraz piękniejszymi układami. Tak jak pięknie wyglądacie, myślę, że tak pięknie, stuprocentowo zdacie maturę. Życzę wam z całego serca, żebyście w 100% zdali, tak jak w ubiegłym roku, żeby zdawałość była stuprocentowa. I wierzę w to mocno, że tak będzie. Dzisiaj natomiast, nie wspominając o maturze, zapominając o nauce, taki ten dzisiejszy czas, życzę wam, żebyście ten wieczór przeżyli wyjątkowo, żebyście go zapamiętali na całe swoje życie.
klasie A z drugiego liceum ogólnokształcącego w Łowiczu. Jesteśmy w sali w Dąbkowicach, w Telimenie i właśnie skończyła się część oficjalna, teraz zaczyna się część luźniejsza, idziemy za stoły, emocje już trochę opadły. Mieliśmy próbę poloneza od początku grudnia, a naszym prowadzącym była pani Kasia Polak. Jestem bardzo szczęśliwe, bo właśnie dzięki niej nasz polonez nam wyszło. Pierwszy raz nam wyszło i polonez był naprawdę wyjątkowy, bo jako jedyni podczas naszego układu mieliśmy konfetti rzucane. Jako pierwsi tańczyliśmy i myślę, że naprawdę tańczyliśmy do innej muzyki niż wszyscy i wydaje nam się, że oryginalnie nam to wyszło.